Cześć, witam Was. Chciałbym dzisiaj Wam zaprezentować taki zestaw, ja to nazywam prepesowy zestaw dymiarza. No dobra, okej, nie przedłużając. Z czego to się składa? Mamy tak, mamy sześć patronów. Mamy sześć patronów, mamy kapiszownik i mamy szczykaweczkę ze smarem. Żadna odkrywcza rzecz, tylko po prostu rzecz polega na tym, że odkrywcze może być to, a może i nie, może ktoś już na to wpadł. Spakowane jest to worek próżniowy. Widziałem takie patenty, jeżeli chodzi o same patrony w worku próżniowym. Bardzo mi się pomysł podobał, poszedłem krok dalej, zrobiłem sobie coś takiego. To zawsze leży sobie gdzieś w walizeczce, więc zawsze mogę to użyć. Jadąc na szczelnicę, otworzymy jedno i pokrótce, co tutaj zmodyfikowałem od pierwowzoru. No ok, sama szczykawka wypełniona smarem, szczykawka 2 ml, wydaje mi się, że jest tutaj załadowane 1 ml, przepraszam, w zupełności wystarcza. Można troszeczkę więcej. Jedyny problem, jaki widzę w tym rozwiązaniu przez użytkowanie, to jest to, że nie wiemy, jakim smarem jest załadowana. Czasem po prostu można załadować letnim. Jeżeli tego się nie opisze i pojedzie się zimą na szczelnicę, no to jest mały problem. Natrafiłem na ten problem, radziłem sobie tak, że szczykawkę wkładałem do kieszeni i po prostu z jedną się męczyłem, a po kolejnym, na kolejnym bębenku ta w kieszeni już była po prostu ładnie uplastyczniona, już nie było z tym problemu. Więc ewentualnie co? Radzę sobie tylko napisać letni, zimowy czy jakikolwiek. Kapiszownik. To jest żadna odkrywcza rzecz. Na Allegro, Elixie jest cała masa, jak ktoś ma drukarkę, to już w ogóle superancko, czyli mamy po prostu nasz kapiszon włożony tutaj, takie ładne ramię, ułatwia to montaż kapiszona na szczelnicy, w szczególności Remingtony, które mają tam ten dostęp troszeczkę utrudniony. No i same patrony, jak widzicie, są w takiej podstawce. Ta podstawka po prostu, może wysuniemy, zapobiega to, że podczas grzewania próżniowego one się za mocno nie spłaszczają. I to jest jedna rzecz, że one się tam za mocno nam nie spłaszczają. To jest, jak powiedzieć, troszkę więcej niż połowa średnicy naszego kapiszonu. Nasz kapiszon delikatnie dostał, jak widzicie. Ta strona jest troszeczkę wklęsła, ta jest ładnie zaokrąglona. No to generalnie zależało mi na tym, żeby jednak woreczek troszeczkę je docisnął podczas tego pakowania próżniowego, aby nie nam kapiszon nie biegał, bo wtedy podczas przenoszenia, noszenia w walizce, może ta bibułka, ona jest jednak dosyć cienka, nam się przetrzeć i może być kaplica. Więc on jest delikatnie zdeformowany, ale no, te kapiszony, te patrony, które tutaj mam, ja je mam już jakiś czas temu, chodzą ze mną w walizce dość długo i teraz je otworzyłem i widzę, że są po prostu ok. No dobra, słuchajcie, przygotujemy sobie taki zestawik. W pierwszej kolejności to zaczniemy od kucheneczka, podgrzejemy troszeczkę naszego smaru. Tak, cyk. Mamy naszą, czy nie taki wielki płomień. Ok, może jeszcze zmniejszymy, już zaczyna skwierczeć. Nie wiem, jaki tam jest smar. I to jest właśnie to, że ja nie wiem, jaki w tym kotle tutaj mam ten smar. Dołożę troszeczkę numer 2 lightinga. Z tych, co mam, jest najbardziej miękki, reszta to mam letnie, więc po prostu trochę twarde.
A to, co mówiłem, że podczas wyciskania później z tej strzykawki, jak zastosujemy smal letni, to w zimowej porze to jest troszeczkę kłopotliwe. Ok, strzykaweczki, tak jak mówiłem, 2 ml wystarczą. Widziałem tam chyba 100 sztuk za parę złotych, 16, ale dobrze widziałem, albo 18 na Allegro wersja Smart, no to tam wychodzi nam 20-30 groszy za strzykawkę, to jest tam nie do nic pieniążek. No i wielorazowego użytku jest. Dobra, nam się to już ładnie podgrzało. Może na razie nie będę na ten filcyk kładł. Deseczkę. O, jest ładna deseczka, zresztą troszkę też opaćkana smarem. Okej. Pozwólcie, że sobie tylko tą moją kuchenkę odstawię. No i dobrze. I lecimy. Pyk. Pyk. Na oko. Nie ma się co tutaj rozdrabniać. W końcu z tego się nie strzela. Dobra. Pierwszy etap mamy z głowy. Chciałem w ogóle zacząć od tego etapu, z tego względu, że dalszy etap to już będzie zabawa z prochem, więc to sobie może odłóżmy tu. Niech sobie ten smar stygnie. Ja na chwilkę tylko wyłączę film, przezbroję się na kolejny etap i lecimy. No dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, zrobimy sobie 6 patronów. Ok, mam taką podstawkę do wykonywania patronów, kopytko. Wiadomo, lejek, pibułeczki, klej, wiadomo sprawa, różnego rodzaju miareczki. Metoda robienia patronów, no każdy ma swój patent. Ja nauczyłem się i wzorowałem się na robieniu patronów od takiej osoby z YouTube'a, Igora Musiała, i tutaj jakby powiedzieć, no to jest jakby powiedzieć jego metoda, delikatnie tylko przeze mnie zmodyfikowana, ale o czym powiem, czym się różni. Używam kopytka wydrukowanego, nawet ta chropowatość tutaj nie wpływa na to. Wiadomo, pewnie, że tuczone czy z metalu jest lepsze, ale to po prostu jest wersja, można powiedzieć, budżetowa i działa, więc no nie ma co się rozdrabiać. No dobra, kurczę, dawno nie robiłem. Oj, oj, zobaczymy, czy mi się w ogóle uda, czy pamiętam. Czyli jakby powiedzieć, taka metoda zwijania na ukos. Właśnie. Czy ja to w kadrze w ogóle robię? Ok. I tutaj jest właśnie różnica, która polega na tym, jak robi to pan Igor. Pan Igor smaruje tu, a ja smaruję po prostu tutaj po tej cylindrycznej części. Dlatego, że jestem osobą niecierpliwą i często szybko wsypuję proch. I boję się, że po prostu ten proch do tego kleju, co ja tam dam, się doklei. Wyznaczymy sobie też głębokość bębna. Mam zaznaczone na kopytku. Jest takie przewężenie. No dobra. Ok. Mamy pierwszy. To jedziemy sobie dalej. Robienie patronów jest trochę takie, można powiedzieć, uspokajające.
to powiedzieć, że po setce się już dochodzi do wprawy. Setce patronów oczywiście. Chociaż jak to lubi. Cyk. Ładnie nam ten smart zaczyna stężnieć. Tu się nam coś nie skleiło. Nie? Ten się będzie przerywać. Za mało troszeczkę bipułki zostawiłem. Robię to w ten sposób, że po prostu kładę tak na ukos. Plus minus 45 stopni. Wiadomo, na oko z tego się nie będzie strzelać. Jak to mówił mi kolega. Dobra, super. Co, ja tak myślę sobie, że może przerwę tutaj ten film, zrobimy magię kina. Filmików o robieniu patronów jest po prostu cała masa, a nam chodzi w tym filmie o coś innego. To dajcie mi chwilkę, ja dokończę te cztery patroniki dalej i będziemy sobie gadać. No i jesteśmy przy ostatnim patronie. Dawno nie robiłem, szczerze powiedziawszy. Jakoś tak ostatnio, jak jechałem na Szczelnicę, to sobie sypałem z fiolek Eppendorfów. No, narobiłem już się tych patronów, ale to... Podoba mi się ich idea. A nie, chociaż jeszcze były troszeczkę bardziej wytrzymałe. Żeby było super, no ale niestety fajne, chociaż jest taki pomysł. Dobra. Okej, kleju jeszcze nie chowamy. Klej nam się przyda. Bibułki już możemy schować i kopytko już możemy schować. Parę słów może o tej podstawce. Nie jest to jakiś... nie wiem, wymagana rzecz do robienia patronów. Można to zrobić sobie z takiej sztywnej gąbki tektury, z drewienka. No, ja po prostu cuda nie widzę. Można i tutaj wyobraźnia nasza może po prostu dość ostro mieć pole do popisu. Aczkolwiek, no ja wydrukowałem sobie coś takiego. Ten otwór też jest w środku delikatnie po stożku, więc dopychając kopytkiem można jeszcze, jakby powiedzieć, poprawić delikatnie ten patron. Taki mam patent. No dobra, proch. Miareczkę. No to jest zwykła dziewiątka. Natomiast ja użyję sobie innych troszeczkę miarek. To są też dwie dziewiątki, ale delikatnie pomniejszone, w sensie lekko je spiłowałem. A to tylko dlatego, że testuję, bo troszeczkę za wysoko mam wyniki na tarczy, więc po prostu chcę delikatnie zejść z nawaszką prochu i zobaczyć po prostu, czy mi się ten wynik obniży. Tak, moje kombinatoryka, gnanie, ile tam sypiecie, to nie ma znaczenia. To jest, jakby powiedzieć, wasza kwestia na tarczy. Ja tutaj nie jestem wyroczną, że musi być 9, łuska 9 mm i koniec. Dobra, mamy proszek nasz fajny, no i lejek. Ja mam lejek taki, można powiedzieć, połowę lejka. Takim uchwycikiem. On jest specjalnie tak ucięty, dlatego że jakbyśmy chcieli ładować i wsypywać na przykład z Eppendorfów lejek na, bezpośrednio do bębna, nie wyjmując go, no to ten lejek nam bardzo łatwo, bardzo ładnie dopasowuje się do naszej broni. Zwłaszcza chyba docenią ten lejek o posiadacze Coltów. No w Remingtonach wiadomo sprawa, tam bębenek wyskakuje prawie że sam.
Ale tego większego lejku coś nie mogę znaleźć, więc po prostu będę stosował ten. No i co? Sypiemy. Nie ma co. Malutki. Ciężko się tak im operuje. Może tak zrobimy. O. Jeszcze proch. To nie ma problemu. Ale kaszkę wsypać. Kaszka niestety większą łuskę ma. Ten malutki lejeczek się tutaj tak mieści. Może trzeba będzie większy zrobić. Się zrobi większy. Wyjdzie w praniu. Dobra. Proch mamy. Muszę sobie później tylko odznaczyć, że to są właśnie patrony o mniejszej naważce. Dobra. Kaszka, 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 kaszka. Dobra. Tutaj mam w grainach oczywiście 30 grainów kaszki. No i teraz zobaczycie po prostu, że z tym malutkim lejkiem to jest tak możliwe, jak najbardziej. Nie powiem, że nie jest to możliwe, ale delikatnie wprawy trzeba mieć. I ostatni. Dobra. Zobaczymy, jak to wyjdzie później. Okej. No i co? Bierzemy kulę. Ha! Zapomniałem o kulach. To moment. Nie przygotowałem się. 4. Jest tych kul, tam mam całą masę, więc sobie też zrobiłem takie pudełeczka, jak widać. Przydaje się nie pomylę przynajmniej. A zdarzyło się, dlatego też. No, oczywiście też pójść do Pepco i kupić sobie. Z Pepco. Testowałem metodę Igora z klejem w płynie. Kurczę, fajna, ale nie wiem, ja chyba trafiłem na jakiś taki klej, który po wyschnięciu był bardziej twardy i jednak te w sztyfcie maczane, mimo że palce są po prostu uwalone tym smarem, przy zakręcaniu tych patronów on to jest troszeczkę takie upierdliwe. Wydaje mi się, że bo póki co zostaje przy tej metodzie. Ty kulka, nie uciekaj. Patrony są świeże. Podejrzewam, że ten klej tam na dole jeszcze nie do końca związał, więc proszę mi wybaczcie, jeżeli któryś podczas teraz właśnie skręcania się rozwali. Pudełeczko jest zamknięte na zaczask, także nie wypadną. Też spokojnie można zabierać sobie na strzelnicę w razie czego. No i co, kręcimy. A i podstaweczka, nie? Bierzemy nasz patronik. Delikatnie zduszam go. I zakręcamy. I ciap. I kolejny. Najwięcej patronów to mi się rozwaliło podczas właśnie tego zduszania, więc tak. To jest jeszcze wszystko takie
mokrawe to. Bardzo ładne cukiereczki wychodzą, jak to. Jak sami widzicie, za zrobienie 6 sztuk nie zabiera jakoś dużo czasu, nawet z tą przerwą kinową na zrobienie tych gills. No dobra, mamy to już nam ładnie powoli tężeje. Teraz muszę się na chwilkę znowu zrobić magię kina i wyłączyć film. Z tego względu, że przygotowuję tą maszynę do pakowania próżniowego. Widzimy się za chwilkę. No dobra, to lecimy dalej. Bierzemy teraz już będziemy wykonywać nasz zestaw prepersa dymiarza. Potrzebna nam jest maszyna do wykonywania, do pakowania próżniowego, po prostu spożywcza. Ta jest zakupiona na Allegro. Nie jest to żaden wymyślny model. Najzwyklejszy, chyba najtańszy w ogóle z możliwych. Dobrze, no podłączmy go. Podłączmy maszynę. Teraz tak. Jak ja sobie to zorganizowałem? Biorę sobie jakieś pudełeczko. Tak. Pudełeczko, chodzi o to, żeby powierzchnia pudełeczka mniej więcej była równa powierzchniom tej maszyny. Ułatwi nam troszeczkę nam to proces tworzenia naszego zestawu. Ok. Bierzemy sobie woreczki próżniowe. Takie z metra kupione. Odmierzę plus minus na oko. Utniemy. Dobrze, utniemy nasz woreczek. Rzeczki już troszeczkę dępawe. Nie szkodzi, udało radę. Mamy wykonany nasz woreczek. Woreczek jest na przestrzał otwarty, więc w pierwszej kolejności musimy wykonać zgrzew dolny. Kładziemy sobie na naszą maszynę woreczek i teraz tak, machina, muszę delikatnie przesunę, żeby było w kadrze, ma dwa przyciski, jeden służy do wyciągania powietrza, wykonuje tylko próżnię bez zgrzewu, drugi wykonuje próżnię ze zgrzewem i w tym celu wykonamy próżnię z zgrzewem. Ta próżnia co prawda jest teraz mniej istotna, ale chodzi o wykonanie zgrzewu. OK, żeby to otworzyć, to wiadomo, dwa przyciski, to jest taki zędzolek, naciskając, zwalniamy próżnię, możemy otworzyć, zgrzew jest wykonany, no i teraz możemy przystąpić do naszego zestawu. No i co, mamy nasze patroniki, ja już dzióbki tutaj poucinałem, mimo że to jest jeszcze wszystko mokre, ale udało się. Więc zapakujmy to po prostu do woreczka. Ta podstawka ma jeszcze jedną ważną zaletę. Mianowicie podczas układania tych patronów w woreczku, te patrony nam po prostu po tym woreczku nie biegają. W momencie jak ja tą metodę podpatrzyłem gdzieś w internecie, na YouTubie, bardzo mi się spodobała i praktycznie chciałem ją odtworzyć. Zrobiłem patrony, zapakowałem do woreczka i w momencie wykonywania zgrzewu te patrony różnie się układały. Miałem przypadek, gdzie jeden patron wszedł w drugiego i w momencie ściskania, bo jednak próżnia wybiera jakiś nacisk na ten worek, no patron mi się uszkodził. Więc no tutaj jakby powiedzieć nam to troszeczkę zapobiega. A składamy nasz
kapiszownik już z założonymi kapiszonami. Jest to troszeczkę na styku, więc delikatna gimnastyka. Mamy to ułożone. No i ostatnia rzecz. Nasza strzykaweczka ze smarem. Smar już jest fajnie zastygnięty. Spróbujemy go wycisnąć. Tak dla celów czysto pokazowych. Wychodzi nam elegancko. Może jeszcze może dlatego, że jest jeszcze taki nie do końca zastygnięty. No ale dobra. Jak ja to układam, tą strzykawkę? Bo to też jest dosyć istotna rzecz. Tą końcóweczką tutaj układam to w miejscu, gdzie kończy się nasza podstawka od patronów, a zaczyna kapiszon. Żeby czasem nie było przy sytuacji, że ta końcóweczka tej strzykawki wejdzie nam w patron, w momencie wykonania próżni ona zaatakuje patron i go uszkodzi. Tak ja to zawsze robię. O! W ten sposób. No i dobra, mamy nasz zestawik. No i już teraz wykonamy próżnię. Ok, zamykamy. Ja robię w ten sposób, że najpierw odciągam powietrze bez wykonania zgrzewu. Ok, powietrze odciągnięte. I teraz wykonuję już ze zgrzewem. Czyli jeszcze raz odciągnę powietrze. I wykona zgrzew. No i super. Cyk. Fajnie wykonany zgrzew. Patrony siedzą ciasno. Całość jest taka zwarta, sztywna. Ma to pewien plus. Możemy tym śwignąć, po prostu uderzyć. I one się nie ulegną zniszczeniu. Oczywiście wszystko ma swoje granice wytrzymałości. To zapakowanie tego próżniowo nie daje nam niezniszczalności tym patronom i tym całym zestawu, ale na pewno jest to bardziej wytrzymałe niż patrony włożone w jakieś pudełeczko, na przykład te od Eppendorfów, tak? Te pudełeczko do Eppendorfów jest też świetne w momencie, jak sobie zrobimy, pojedziemy na szczelnicę, załadujemy, wyszczelimy. Ale do większego przechowywania, przenoszenia, gdzie chcemy to mieć jednak na wypadek na godzinę zero, wydaje mi się, że to jest lepsze. Aczkolwiek no troszeczkę mniej się tego mieści. Ale mamy wszystko pod ręką. Korzystając jeszcze z pobojczyka, no to już w ogóle super, nie? Jedna rzecz jeszcze. W miejscu oryginalnego zgrzewu na boku robimy delikatne nacięcie. Filigranowe. O, nie wiem, czy to będzie widać w kadrze. Ułatwia nam na zerwanie później tego na szybko. No i taki zestawik mamy gotowy, tak? Maszynę się odłączę. Zestaw jest gotowy. Jak weźmiemy sobie teraz naszą walichę. Otworzymy. Cyk. O, może giwery nie będę pokazywał. Mamy ich tu teraz, na przykład takie trzy zestawy. I to zawsze sobie jeździ ze mną na strzelnicę. Mam ochotę postrzelać sobie. A może pokażę, co to. Kawał żelastwa zawsze warto pooglądać, nie? Chcę postrzelać z patronów, otwieram sobie taki secik, mam wszystko na miejscu, chcę postrzelać z Eppendorfów, strzelam z Eppendorfów. To jest po prostu przyjemność, jedno i drugie sprawia mi dużo frajdy, a głównie o to chodzi oczywiście w tym hobby, tak, żeby nam sprawiało to przyjemność. Ma jakiś to taki wymiar też spełnienia w momencie, jak robimy sobie te patrony. Jest to naprawdę takie odprężające po ciężkim tygodniu pracy.
No, najlepiej też tu pojechać i postrzelać. No jak to ma po prostu predyspozycje czasowe. Słuchajcie, nie przynudzając, bo jestem gadła wielki. Wyników na Szczenicy życzę. Miłego dnia, wieczoru, czy o jakiej tam porze to oglądacie. No i trzymajcie się, mam nadzieję, że filmik wam przypadł do gustu, że troszeczkę sobie z tego tytułu zaczerpniecie jakiejś inspiracji. Jak najbardziej modyfikujcie te zestawy. No, ja też nie czuję się w pełni autorem tego, po prostu ja to tylko zmodyfikowałem. Trzymajcie się. Hej.